Z tej strony Kusi, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon GO. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć tego Pokémona, którego widzimy na ekranie ładowania. Smirgla. Przy okazji przetestujemy nowy system GO Snapshot. Robienia fajnych zdjęć Pokémonom. Zapraszam. A zaczniemy może od newsów. Co roku 27 lutego przypada Pokémon Day. Rocznica Pokémonów. Z tej okazji od dzisiaj od 22 jest event. Zaraz w tym evencie więcej, ale wykluwa mi się jajko i zaraz poszukam jakiegoś fajnego miejsca, jakiegoś fajnego Pokémona do porobienia mu zdjęć w trybie GO Snapshot. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest jedyny sposób, w jaki można złapać Smirgla, nowego Pokémona w Pokémon GO. Dostałem upgrade kamery, też spoko, właśnie dopiero teraz ściągnąłem nowy upgrade, który to wszystko dodaje, dlatego dopiero teraz mi się to wszystko wyświetla. I teraz mogę oczywiście wejść w upgrade kamery, pokazuje mi cały taki samouczek, że można robić zdjęcia Pokémona kiedy mi się tylko chce. Trzeba znaleźć płaską powierzchnię. O, dobra, czyli tym wyklutym Azumarilem będziemy robić ten nowy tryb Go Snapshot. Dobra, widzicie te takie żółte elementy, to jest odpowiednik wcześniejszych zielonych krzaczków, tylko tutaj jak się robi zdjęcie, to są takie żółte elementy. Wyciągniemy go chociażby tutaj, oczywiście wyskakuje z bola i teraz tak. Jak pójdę w jakąś inną stronę, jak kliknę Pokémona raz, to robi on swój ruch. Jakąś taką animację, żeby można było łatwiej zrobić zdjęcie podczas wykonywania animacji. Ale jak przeciągnę palec z góry na dół, o, to obraca się w moją stronę, widzicie? Pójdę jeszcze raz z innej strony. Czy to jest mega ułatwienie, żeby zrobić zdjęcie i obrócić Pokémona dokładnie w tę stronę, w którą chcemy, żeby był obrócony. Na przykład chcę, żeby był, nie wiem, plecami do tamtego placu zabaw w tle. No to robię tak. I teraz już jest plecami do tamtego czegoś w tle, tak? I oczywiście w tym trybie tylko robimy zdjęcia, nie łapiemy Pokémonów ani nic. Także ja sobie zrobię zdjęcie i jak zrobię zdjęcie, to może wyskoczyć pewien magiczny, specjalny Pokémon. Dobra, zrobimy mu podczas animacji. O, widzicie? Podczas animacji fajne zdjątko. Zrobimy 10, podobno około 10 razy trzeba zrobić zdjęcie, żeby była większa szansa, że wyskoczy. Nie wiem, czy to prawda, jeszcze tego nie robiłem. Dobra, 5 na razie wystarczy. To co, chowamy Poxa i wychodzimy z tego trybu. Teraz przeglądamy zdjęcia. To też jest nowy taki ekran przeglądu naszych właśnie zrobionych zdjęć. No okej. I na którymś tym zdjęciu może na mnie czekać niespodzianka. Mam taką nadzieję, że będzie na mnie czekać niespodzianka. Nie czekała. To muszę próbować dalej, słuchajcie, bo szansa jest losowa, że na którymś z tych zdjęć pojawi się Smirgle. Zaraz spróbuję wam to przedstawić. Tylko oczywiście, no, musi tak się trafić, że mi się pokaże to, nie? Dobra, zobaczmy jakieś moje ciekawe Pokémony. Na przykład mojego najstarszego Pokémona, którego mam najdłużej. Jest to ten Vaporeon. Od kiedy go mam? Od sierpnia 2016. A mój najstarszy Shiny to pewnie jest Gyarados. Czy któremuś z nich nie dało się zrobić zdjęcia wcześniej? Na przykład Charizardowi, tak? Nie dało się zrobić zdjęcia Shiny, bo on nie występował na dziko w formie Shiny. Testujemy jeszcze raz tą ikonkę. Czy możemy go tam na przykład na tym boisku dać tam gdzieś daleko? Nie można. Najpierw trzeba, żeby się wyświetliły te nasze żółte elementy. Ale taki trik można wystawić poka, a potem odejść na większą odległość, żeby robić zdjęcia z odległości. Dobra, tu jest płaska powierzchnia, także tutaj go wystawimy. O! Jest nasz piękny Shiny Charizard, a teraz odejdę. I on tam dalej siedzi, widzicie? Dalej siedzi dokładnie za tą barierką, no w miarę to tak realistycznie wygląda, nie? Nie jest to jakieś mega dobre zdjęcie, ale powiedzmy, że chcę takie zrobić, damy mu animację, ciach. I jedno zdjęcie. I drugie zdjęcie. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Tu też go nie ma. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Podobno trener Tips zrobił kilkaset albo około 1000 zdjęć i nie spotkał Smirgla. Większość osób spotyka albo na pierwszym zdjęciu, albo około 10 zdjęciu Smirgla już, także teraz po prostu naspamuję milion zdjęć i zrobię wam cięcie, aż spotkam Smirgla, dobra? Pół godziny później dalej robię setki zdjęć i dalej nie spotkałem żadnego Smirgla. Jak spamujecie zdjęcia, to można zabrać Pokémon GO uprawnienia do pamięci wewnętrznej, zobaczcie. Wtedy te zdjęcia nie będą wam się zapisywać na pamięci telefonu, no bo jak zrobicie 1000 albo kilkaset zdjęć, no to możecie sobie zamulić całkowicie telefon. Także jak planujecie masowo robić setki zdjęć, żeby znaleźć Smirgla, wyłączcie tutaj zapisywanie pamięci wewnętrznej przez Pokémon GO. Ja teraz przetestuję na drugim telefonie, właśnie odpalam tutaj grę. Tutaj na tym telefonie nie mam trybu AR+. Zobaczę, może bez AR+a będzie mi łatwiej go znaleźć, no kurczę, nie wiem. Oczywiście AR+a można też wyłączyć w ustawieniach gry. Widzę, że na zwykłym AR-ze szybciej się robi zdjęcia. Widzicie tą ikonkę po prawej na dole? Jak się zrobi zdjęcie, to ona miga raz. Takie kółeczko się robi dookoła niej, na chwilkę. Jeśli spotkacie Smirgla, to zrobią się trzy kółeczka zamiast jednego. Także patrząc na tą małą ikonkę po prawej na dole, można już z góry wiedzieć, czy spotkamy Smirgla, czy nie. Także nie trzeba potem przeglądać nawet tych wszystkich zdjęć, które zrobiliśmy. No bo wiadomo, że
pewnie większość z was będzie spamować po prostu setki zdjęć, tak jak ja, byleby jak najszybciej spotkać Smirgla. I tym sposobem nie trzeba sprawdzać, potem przeglądać tych zdjęć, co jest dosyć nużące. Zwłaszcza jak są takie same. Pojawią się po prostu trzy kółeczka, trzy razy zamigocze, jakby ta ikonka po prawej na dole z sylwetką zdjęcia zamiast raz, no i na pewno będzie też gdzieś tam jakiś fragment twarzy lub głowy Smirgla na tym podglądzie zdjęcia widoczny. Czy co zrobiłem już ponad 1000 zdjęć, nie wiem o co tu kaman, także czytam w tym momencie Reddita i niektórzy zrobili w tym momencie 6000 zdjęć, 8372 zdjęcia i tak dalej, tak dalej. Są różne teorie, właśnie czytam Reddita, że niektórzy mówią, żeby nie spamować, nie wiem, setek zdjęć na raz, klikać cały czas tylko zdjęcie, 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 a na przykład zrobić jedno, dwa zdjęcia, max kilka i potem wyjść i dopiero włączyć kolejnego Pokemona i znowu zrobić kilka zdjęć i wyjść, no bo niby, że w ten sposób jak spamujesz, no to zabijasz swoją szansę na spotkanie Smirgla czy coś takiego. W tym momencie są dwie możliwości moim zdaniem, albo niektórzy mają po prostu zbugowane i nie pojawi im się Smirgl w ogóle, albo Niantic dał bardzo, bardzo niską szansę na pojawienie się Smirgla. Co by było do nich podobne, nie zaskoczyłoby mnie to. Jest jeszcze trzecia możliwość, jest jakiś taki ukryty sposób. Nie wierzę, właśnie usiadłem w McDonaldzie, żeby zacząć spamować tutaj zdjęcia, bo nie chciałbym się już na stojąco robić setek zdjęć. Pierwsze zdjęcie. Masakra. Wyłączony AR Plus i stojąc w miejscu. Wcześniej robiłem zdjęcia w sumie idąc. Może to też miało jakiś wpływ. Także polecam generalnie usiąść w miejscu, nie ruszać się nigdzie, wyłączyć AR Plusa i może to coś pomoże. Jeszcze widać na tym zdjęciu mój rachunek za kole, kurczę. 4,90. Dobra, słuchajcie. Oto i to. Wychodzę. Zrobiłem tylko jedno zdjęcie. Jedno, jedyne zdjęcie, słuchajcie. Podobno większość osób, jeśli się pokazuje Smirgl, to na pierwszym lub jednym z czterech pierwszych zdjęć, a najczęściej na pierwszym zdjęciu, więc w sumie prawdopodobnie najlepsza taktyka to jest po prostu zrobić jedno zdjęcie Pokemonowi, wyjść, jeśli nie ma Smirgla, i wejść jeszcze raz po prostu od nowa, najlepiej w innego Pokemona i tak, aż do skutku. I co, respi się? Respi się. No pewnie, że tak, kurczę, od razu się respi, no. Ja pierdzielę. 215 CP, no po prostu to są ja jak berety. Jeszcze na drugim telefonie, gdzie kurczę nie mam nagrywania ekranu, także tak jak widzicie, troszkę robię to z ręki. Rzucam z Raspberry z Ultrabolem, bo to jest pisik w Pokédexie. Uhu! O, wyskakuje z Kubany? Co? Why? Czemu? Czemu? Czy to dlatego, że wyszedłem z McDonalda i odszedłem 15 metrów dalej na parking? I już jakby nie byłem w tym samym miejscu i jakby zdespawnował się? Mój pierwszy Smirgl. Pierwszy Smirgl uciekł. Słuchajcie, moja porada. Jeśli myśleliście, że zdobycie Smirgla do Pokédexu to jest fajna okazja, żeby wyjść gdzieś, porobić zdjęcia w plenerze i przy okazji złapać tego Pokemona do Pokédexu, nie róbcie tego, zostańcie w domu, siedźcie na miejscu, nie ruszajcie się nawet o metr. Czytałem na Reddicie jakieś tam posty osób, że ktoś włączył przypadkiem go snapshot jadąc autobusem i niestety w momencie jak pojawił mu się właśnie Smirgl na zdjęciu i wyszedł ze zdjęć, no to już w tym momencie pojawił mu się tylko komunikat, że poruszasz się za szybko i nawet mu się ten Smirgl nie zespawnował właśnie z tego powodu, że poruszał się zbyt szybko autobusem jadąc. Ja, tak jak widzieliście, no kurczę, wyszedłem na zewnątrz z budynku, tak? Tam był duży hałas i chciałem nagrać na spokojnie łapanie tego Smirgla. I tak jakbym dostał softbana, po prostu tak jakby, nie wiem, ktoś inny logował się na moje konto 500 km dalej w tym samym czasie. To jest tak zwany softban, czyli wchodzisz po kaj i on, nieważne czy rzucisz w niego, tak jak ja, złota malinka plus Ultra Ball, on i tak od razu uciekł automatycznie. Takie coś się dzieje na przykład jak wejdziesz Pokemona, ale poruszasz się dosyć szybko, na przykład jadąc czymś i powiedzmy jesteś już dużo dalej, to on i tak ci ucieknie, bo to jest taki jakby softban, że już jesteś w zupełnie innym miejscu. Miałem coś takiego parę razy właśnie jadąc na przykład autobusem, czy tramwajem, czy metrem. Ja oczywiście jutro spróbuję sobie go złapać do Pokédexu na spokojnie, ale z moich obserwacji dzisiaj, a spędziłem no grubo ponad godzinę męcząc się tutaj, próbując zdobyć Smirgla, róbcie po jednym, dwa, trzy zdjęcia, wychodźcie, wchodźcie od nowa. Wyłączcie AR Plusa w ogóle, wyłączcie też zapisywanie zdjęć na przykład na telefonie, żeby wam tutaj nie spamowało telefonu. I na zwykłym AR-ze dwa, trzy zdjęcia nie ma,
to wyłączacie, wchodzicie kolejnym Pokemonem, robicie dalej. Siedząc na miejscu, żadne tam wyszukane zdjęcia, żadne tam przemieszczanie się. To był poradnik, jak nie łapać Smirgla. Dobra, teraz kolejna ważna informacja właśnie. A, jeszcze zanim do tego przejdziemy, jedna ciekawa rzecz o Smirglu. Jak ja taki ma Smirgle? Dokładnie takie same jak Pokemon, którego zdjęcie robimy w momencie, jak Smirgle pojawi się na zdjęciu. Jest to nawiązanie do ataku Smirgla z oryginalnych gier Pokémon, gdzie on kopiował na zawsze atak przeciwnika. Odblokowanie drugiego ataku Smirglowi kosztuje 9999 candy. Nie da się odblokować Smirglowi drugiego ataku. Kolejna ciekawostka o nim. Aha, no i Smirgle pojawia się raz dziennie. Może część z was się zastanawia, dlaczego na przykład teraz nie próbuję jeszcze raz znaleźć Smirgla do odcinka. Już drugi raz mi się nie pojawi. Jest limit. Można spotkać tylko jednego Smirgla dziennie. W momencie, jak już go spotkałem, nie spotkam go już dzisiaj drugi raz. Muszę czekać na jutrzejszy dzień. Dlatego tak od razu się poddałem i przeszedłem po prostu do innych tematów. Natomiast jak Smirgla nie złapiemy i nam ucieknie, na przykład tak jak mi, albo go przegapimy czy coś, to i tak liczy nam się to do medalu. Zobaczcie. Ja już mam 1 na 10 kameraman, czyli jeden Smirgl spotkany podczas robienia zdjęć. I to jest też dobry sposób, jeśli na przykład, nie wiem, wydawało wam się, że może już spotkaliście tego Smirgla, ale gdzieś wam się zgubił i go przegapiliście czy coś, sprawdźcie sobie po prostu odznakę. Aha, i żeby przyspieszyć, zoptymalizować łapanie Smirgli, najszybszy sposób, nawet nie patrzeć na te trzy kółeczka, które pokazywałem wcześniej, ani na tą sylwetkę Smirgla na zdjęciu, po prostu siedzieć w miejscu, wyłapać wszystkie Pokémony, które w tym miejscu są zrespione, robić kilka zdjęć, wychodzić od razu z tego wszystkiego i patrzeć, czy coś się zrespiło, bo nawet jeśli nie przejrzycie zdjęć, nawet jeśli nie zobaczycie tego zdjęcia, na którym jest Smirgl, tylko po prostu wyjdziecie od razu z tych wszystkich zdjęć, to ten Smirgl i tak się zrespi, jeśli miał się zrespić. Także najszybszy sposób, robić kilka zdjęć, wychodzić od razu, nawet nie patrzeć na zdjęcia. Jak się zrespił, to się zrespił, jak się nie zrespił, to trzeba robić zdjęcia dalej. Dobra, przechodzimy do newsów. Nowy event, przypominam jeszcze raz, tak jak wspomniałem na początku odcinka, zaczyna się dzisiaj o 22 do końca lutego, 28 luty, 22 kończy się. I są to obchody Dnia Pokémon, rocznicy powstania Pokémonów. Będzie się respić więcej Pokémonów z regionu Kanto. Wiem już po raz setny w ciągu ostatniego roku, ale Niantic uwielbia z jakiegoś powodu te eventy, gdzie respią się Pokémony z pierwszej generacji. Oprócz tego Pikachu i Eevee będzie można złapać z takimi kwiatkami na głowie. Teraz mega ciekawa rzecz, Shiny PJ i Shiny Rattata w końcu w Pokémon Go. Te najczęstsze Pokémony z pierwszej generacji, tak wygląda Shiny PJ i jego rodzina. W wersji Shiny tak wygląda Shiny Rattata i Shiny Raticate. Oprócz tego można od teraz zdobyć Charge TM-ki i Fast TM-ki z walk PvP. Także jest jeszcze większa zachęta do robienia PvP. Rare Candy, Stardust i teraz też TM-ki, także coraz lepsze te nagrody, warto robić walki. Także wraz z końcem miesiąca kończy się ten krótki mini evencik i kończą się również rajdy zarówno na Latias, jak i na Palkię. I wtedy na rajdy wejdzie nowy boss, Dialga. I podejrzewam również, że pewnie razem z Dialgą, albo niedługo później, pewnie wejdzie jakaś nowa fala Pokémonów z czwartej generacji, no bo jednak nowy Pokémon z czwartej generacji na rajdach legendarnych, to by też pasowało dodać troszkę nowych Poksów z czwartej generacji, czy to w jajkach, czy to na dziko. Myślę, że można czegoś takiego się spodziewać. Tak czy inaczej, tymczasem zostawcie łapę w górę i mam nadzieję, że nauczyliście się na moim przykładzie, jak nie łapać Smirgla i teraz już wiecie, jak łapać Smirgla w Pokémon Go. Trzymajcie się. Na razie, cześć. W kolejnym następnym odcinku na pewno będzie już złapany ten Smirgl. Mam taką nadzieję i będzie to odcinek z właśnie obchodów Pokémon Day i już z tego eventu, który zaczyna się dzisiaj wieczorem.